Dobra, lecimy. Właśnie, jak ktoś nagrywa, to niech nagrywa. Okej. Pomyślnych ławów. Dobra, możecie się wszyscy przywitać z tym, bo ja też nagrywam. Siemano. Dobra. To teraz mód. Okej. I czemu jest ta mapa? To jest zajebista mapa. O. Chyba działa. Kurde, bo pokazuję siebie. Czy da się wyłączyć? To będzie głupio. Wiesz co, gadasz na tym, nie wiem czy wiesz. Próbuję ogarnąć. O kurde, jaki nowy dźwięk. Kto by pomyślał, że jak zostanę w miejscu, to nikt mnie nie zabije. No ja biegałem jak głupi dookoła ciebie. O. Widziałem to. Sprawdzałem ciebie. No. Ktoś pisze? Dobra, gdzieś jakieś ciołko mamy? No. To Szyszka, bo jest czarny. Okej. Szyszkacz, gdzie znalazłeś ciało? Bo ty mnie przed chwilą mijałeś chyba, Szyszkacz, co nie? Wiesz co, ciało jest z plaż są, nie? Po lewej stronie. I to ciało ma przynajmniej 28 sekund. Pod tawem była mapa, znalazłem, dobra. Okej, to ja już wiem, co byłem. Ja tam byłem z Judy, ale to dawno temu. Okej, kurde, duża ta mapa. No. Mogę pójść dalej robić taski. W ogóle ja chcę powiedzieć tylko, jak chcę się wybronić przed niczym, ale mój movement jest dziwny i stoję dłużej pod taskami, bo wpierdalam zupkę chińską, dziękuję. Ja widziałem się, Judy, że robiłaś te taski jakieś w storage'u. W storage'u są taski, co nie? Pierwszy raz gram, więc nie wiem. A co ty zrobiłeś w tej rundzie? Zwiedzałem, bo nawet nie wiedziałem, jak duża ta mapa jest. Byłem w storage'u, byłem w tym meeting roomie i byłem w kuchni. I to jest wszystko, co zrobiłem. No i biegałem jak głupi dookoła Jachola. Stop! Co? A w jakiej kolejności byłeś w tych pomieszczeniach i kiedy, to najważniejsze? Najpierw biegałem dookoła tam ogniska, potem poszedłem przez meeting room. Chyba tam, to będzie pod laboratorium, że przeszedłem jakoś, wróciłem do storage'a. I potem do kitchena poszedłem i tam chyba w storage'u na pewno Judy spotkałem, Szyszkacza spotkałem w kitchenie, a jeszcze w międzyczasie dookoła biegałem tego, do Trechola, Jachola. I zapomniałeś powiedzieć, że wentowałeś w laboratorium. Nie? No. Nie wentowałem? Wentowałeś, albo Filmorfling. Co? Tak. Nie, właśnie takie pytanko, jak wyglądają dowody na Morflinga? Też nie wiem nawet. Teoretycznie coś takie fleszki zostają, takie leszki. Ja mam dużo naprawdę, nie ja, mówię, dużo po prawej jest, miałem tych tasków. A po prawej cię nie widziałem akurat. No bo nie wiedziałem nawet, jaka ta mapa duża jest, ja myślałem, że laboratorium tam gdzie byłem to jest po prawej. A nagle teraz mówię, otworzyłem mapę, jakie to jest duże bydle. Duży bydlak. Kręcisz. Nie, w ogóle myślałem, że meeting jest przy tym ognisku. Dobra, mówię. Okay, cześć Trecholu. Okej, cieszyliście się. Dobra. Jako, że ja tutaj wezwałem was wszystkich, muszę wam podzielić się z moją teorią. Moja teoria jest taka, że Favoniusz jest zdrajcą. Czemu? A moja teoria jest taka, że zachowuje się jak zdrajca. Rozgryzłem go. Trzeba go wyrzucić. Any other explanation, bo to było sas Jahol. No, właśnie o tym mówią. Czyli standardowo się kochacie, chłopaki. Czyli standardowo Jahol zdupcaj. No, możecie wierzyć mi lub nie, ale Favon jest zdrajcą. Dobra. 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 Kto był ze mną? Słyszałem, że Judy jest impostorką, więc... no widzisz? Szybkie pytanie. Kto był na prawo ze mną reaktor naprawiać? Jeszcze raz, no jeszcze raz powiem to, co napisałam. Ja znaczy... Słuchajcie, fakty mówią same ze siebie. Ja naprawiam reaktor razem z kimś, a biała Judy, jak nic, patrzyła tylko z daleka, nic nie robiła, więc udaje białą, a tak naprawdę jest jeszcze na środku. Ale ty nie naprawiałeś chyba. No do cholery, jak jest reaktor, nie naprawiałeś. To nawet nie... Jesteś pomarańczowy, nie masz prawa głosu. Jeszcze raz po reaktorze? Nie naprawiałeś tego reaktora chyba, bo ja byłem pierwszy i ktoś przybiegł i powiedział ktoś inny powiedział, że przybiegł. Widzicie? Widzicie? Szyszka kłamie. Jeszcze raz. On jest czarny i żyje, biały nie żyje. Patrzcie. Nie no, ja się pytam, bo idealnie ta łapa, co jest do przyłożenia, tam miałem... Nie, Favoniusz na pewno... A nie, ty jesteś wybiorodem czarnym. Ty jesteś impostorem. Szary? Co tu się odwala? Wszyscy sobie ufają. To jest piękne. Dziękuję. Zaufanie. Dupę. To jest w ogóle takie what the fuck. O, dobra, tak to się robi. Dobra, make it sense. Bo teraz będzie ze mną latał, czy nie? Raz słychać cię, Favon, jak coś. Gadasz do wszystkich. O fuck! Zajebisty tam szla. O nie. A on żyje. Możemy skipujemy to, nie co. Jedno najważniejsze pytanie. Na moment, bo pojawiła się fioletowa smuga, podbiegł do mnie Jahol i nagle zamieniliśmy się ciałami, czy o co chodzi? Właśnie też chciałem się spytać, bo pojawiło się... Nie mogłeś przeczytać, co było napisane na ekranie, ale... Coś tam Mushroom Cloud? Coś było? Tak. O co z tym chodzi? Grzyb, który zmienia ciebie z inną osobą. I po prostu wydaje ci się, że jesteś przeciwko. To nawet nie jest taki losowy skin, więc to jest taki losowy. Okej. Dobra, to ja się chyba z Gawikiem zamieniłem, tak? Na chwilę? Coś takiego? Ze mną. Tobą? Ze mną. Chyba wszyscy się zamienili w takim razie. O kurde, dobra. Zamknę zamknąć okno, bo jak się... Ktoś rozpadał? Pada. No, pada. Dobra, to wszyscy... Dobra, to co wiemy? Szyszka, czemu zabiłeś Judy? To jest inna sprawa. Cały czas z nią miałeś kosę, więc... Dobra, jak nie jest Tartis wrabia. Ja ciebie obrabiasz. A tak właściwie to czemu zgłosiliśmy to rogiem, a nie sprawdziliśmy, gdzie jest ciało? Tego nie rozumiem. No, ja nie wiedziałem nawet, że ktoś zdechł. Nie wiedziałem, że ktoś zdechł. Miałem się dopytać ogólnie o tą właśnie chmurę fioletową. Szczególnie, że jak szedłem, to nie wiem, czy to jest grafika mapy, czy nie. Że jakaś jeszcze wcześniej się chmura pojawiła, ale taka malutka. Co to tak. Jak nie Wlocz sobie robi alibi, jak nic. Ale... Nie znam mapy, pierwszy raz chłopie gram na tej mapie! Let's go. No, tak podejrzanie brzmi. Nie. Słuchajcie, nauczy się będąc duchem. No ja pierdolę, przegracie i to wasze... Spierdalam, na razie. Co za debilo! It's hot. No śmiesznie było. Nieźle. Dobra, czekaj. No. Mam głośniczek, więc tak tylko powiem. Kto był w tej chmurce przy reaktorze? No, kto był? Kiedy wybuchałem, bo byłem ja, Szyszka i kto jeszcze był? No ten, który zginął najwidoczniej. W sensie Gawik poszedł na górę, to od razu mówię. Gawik poszedł drabiną na górę, więc on nie był w tej chmurze. Więc była nasza trójka. Czerwony, czarny, pomarańczowy. Ej, mnie nie było tam, to jest po pierwsze. Ja poszedłem dalej na lewo. Tatisa też nie widzę. Okej, czyli Tatis poszedł na lewo, to by się teoretycznie zgadzało, więc albo Szyszka, albo Tatis, jeżeli by kłamał. Albo ty. Albo, albo ja. Ja wiem od siebie, że nie jestem impostorem. Ale wiesz, Trechol wtedy na ciebie najeżdżał, nie? I nagle nie żyje. Coś się powiem tak. Ja były w ostatniej wyrzucił Wlocza, ale to mały szczegół. Przynajmniej tak podejrzewam. Powiem tyle. Jeżeli nie, to się do tego przy... Ja stałem przed chmurami i obserwowałem, były dwa ciała. Był czerwony i był ten, co jest martwy, Trechol. I ty stałeś nad martwym ciałem. Znaczy, mimo tego, że ja byłem przy tym grzybie, jak zszedł, to widać było ciało, więc... Okej. Ty też tam byłeś. Ale ja byłem przed chmurą, nie byłem w środku. Mogłeś zabić i wyjść z chmury i później do niej wrócić. Czy więc... byłem na górze chmury. Czy widziałeś, żeby ktokolwiek przebrany latał nad tobą? Nie. No właśnie. Czyli Tatis? Nie, tam w ogóle nie było. Właśnie tak się zastanawiam, Tatis, bo gdzieś ty wylądował ostatecznie? Ja? Już ci mówię. Jestem koło laboratorium, od góry. Koło meeting roomu i laboratorium. On by zdążył? Tak. On by zdążył? Nie wiem. No tak trochę... Bo ta chmura, ile się trzyma chmura? Około 5-7 sekund. Jakby tak nie patrzę. No to nie sądzę, żeby miał tyle czasu. Mogę się mylić, bo teraz to jest... A ty nie żyjesz. Podejrzewam, że przegraliśmy, ale whatever. Nope. Jednak. Łatwo. Kurde, wow. Bez żadnych dowodów nie wyjebaliście. Tak, ale ja autentycznie chciałem się dopytać, bo ja pierwszy raz gram i naprawdę nie ogarniam tej mapy. Ja dopiero sobie przypomniałem tego taba dopiero. Czemu ty to odpaliłeś i jeszcze to kurwa zgłosiłeś? Co? Dlatego, że... jak to działa. Ja byłem mega ciekaw, jak to działa właśnie, no. Ale to ty byłeś impostorem. Wszyscy są? Nie, jeszcze kogoś brakuje. Kogoś brakuje. Mnie wywaliło. To jest ten sam kogoś? Tak. Mówię, to ty byłeś impostorem. Tak. Kogo wylewało? Tartis, ciochy. Tartisa wywaliło. Ja widziałem, jak wędrował, nie? Dobra, ja dosłownie za chwilkę wrócę, ale możecie startować. Jasne, jest już każdy, dobra. Chyba tak. Yes, sir! Ja tak nie ogarniam, co tu się dzieje. Ja też. To było randomowe głosowanie wtedy. Ta mapa to jest żart, dobra. My z Gawikiem też nie ogarnialiśmy. Wiem, że to jest obzorowane na innej mapie, ale trochę się nie kupię na niej. A, to jest Gawik, bardzo mnie interesuje, gdzie skończyłeś. Już ci wszystko mówię, za greenhouse'em. Nie nauczę się tej mapy. Zdążyłeś tam dobiec i czy ktoś cię widział? Zdążyłem tam dobiec, od razu na początku zbiegłem do dżungli i raczej nikt nie widział. Nikt nie widział? A mnie nie bierzesz pod uwagę, że cię widziałam? No nie mogłeś mnie widzieć. Dobra, to w takim razie powiem, jak to z mojej perspektywy wyglądało, bo ja... kto to umarł? Wlocz. Ja przy nim stałam właśnie, jak zaczął się ten sabotaż, żebym miała alibi. Nagle ktoś zabija, ja gonię tę osobę, patrzę, to jesteś ty, to ja się wracam to ciało zgłosić. Nie mogłem to być ja z tego względu, że mówię, wy sobie staliście na tym meeting roomu na samym początku rundy, pobiegłem jak długi, żeby nie zginąć w pierwszej rundzie, jak mam zwykle w tradycji. Nie wiem, co się tam później stało. Jeśli mogę tylko coś wtrącić, to chciałem tylko zauważyć, że nie wiem, czy tylko ja, ale ja na przykład w pewnym momencie byłem w fioletowej chmurce i mi skórkę zmieniło, więc nie wiem, czy to się zmieniło. Ja to wzięłam pod uwagę i podczas sabotażu goniłam zabójcę i po odmienieniu się to był Gawik, więc albo jego mocnik. Ja nie wiem, kompletnie nie wiem, co tam się dzieje, więc ja po prostu zgłaszam, że coś takiego było z mojej sytuacji. No, każdy to się zamienia, więc wiesz. Co do tego... taka sprawa. Ty mówisz, że ty skończyłeś na dżungli? Nie, mówię, że ja minąłem Greenhouse'a, za Greenhouse'em byłem i udawałem się w stronę reaktora. Reaktor, okej, nie, to nie miałem prawa go widzieć. To nieważne. A, dobra, to powiem tak, na razie bym go nie wywalała, ale miejcie na niego oko. Tak, no i skip na Gawika i tyle. No, który na mnie głosuje? Kogo mam zabić, co? O, przyznała się. Okej, dobra, wiemy, chyba. To tak nie działa. To tak działa, Gawik jest impostorem. Ej, mega fajny ten nowy Among. Mega fajny ten nowy Among. Ta nowa mapa też mi się podoba. Tartisa, tak. Tartisa zabić. No. Powiem tak, ja mam tylko jedno pytanie. Są po mapie takie dziwnie, to jest jak węd, taki jakby grzyb, taki kokon, który się zamyka? Kwiatek. Tak, no. To są węty. Bo u mnie, ja stałem w labie i ktoś przy mnie wentował, ale tylko mi mignęło. Nie wiem kto, wyglądało jak Judy albo Szyszka, ale nie jestem pewien. Nie potwierdzam, po prostu wizualnie tak masz albo kask, albo czaszkę do wyborów. Nie wiem, ale nie porównujesz. Nie, ja w tym momencie, jak ktoś tam wchodził do Wenta, to ja kończyłem task na tym diamencie. Więc ja w tym samym momencie po prostu mi schodził ten monitor. Więc ja po prostu nie zauważyłem, widziałem tylko tak, wiesz, w miarę kolory próbuję skojarzyć. A, czyli to jest impostorem. Ja jestem grzeczna, ja jestem w tym momencie w Greenhouse'ie, poszłam podlewać, kurwa, kwiatki. Dlatego mówię, nie wiem, nie potwierdzam kto, wiem, że ktoś się obok mnie wentował, jak siedziałem w labie i to dość szybko. Ogólnie mogę powiedzieć, że ja cały sabotaż łaziłam za Judy, żeby nie było, że to ja zabijam na przykład. Ja cały czas chodziłem między labem a greenhouse'em, bo miałem tam dwa taski i mówię, jak na samym początku rundy poszedłem do laba, robiłem kryształ i w tym momencie ktoś wszedł praktycznie zaraz za mną, chyba mnie nie zauważył i po prostu zwentował obok mnie praktycznie, więc nie wiem co tam się wydarzyło. Okay. I tylko próbuję skojarzyć fakty, nie wiem kto to dokładnie był, ale miałem wrażenie, że to jest właśnie jakiś jasny kolor, albo Szyszka, albo Judy, ale nie jestem pewien, nie potwierdzam, tylko nie rzucam faktów na wiatr. Oko. To ja mogę tego powiedzieć, jeżeli oskarżamy, że całą grę spędziłem w splash zone. Na pewno się minąłem z Priefem i na pewno się zmieniałem z Judy. I to tyle, co mogę powiedzieć. Skończyłem w kafeterii. A jeszcze mam pytanie, kto jest na Greenhouse'ie? Tam u góry. Teraz? No to Judy będzie w środku, ja jestem na prawo. Bo jak właśnie byłem w labie i przeszedłem do greenhouse'u, tam przez przypadek wdepnąłem w grzyba i ktoś nade mną zaraz też wlazł w grzyba. Tak na prawo od greenhouse'u, dosłownie kawałeczek. To mogłyśmy my być właśnie. Okej, no to chyba, że tak. No to ja nie mam zagłosować, okej, na kobietę. Kto dał? Nie wiem, masz. Bołta za nic. Jezu Chryste, co go robić. Następnym razem... Tylko ja zagłosowałem na Favoniusza? No. Sus. Ja, sus. Sus i baka. Dobra. Kurde, fajnie jest, to naprawdę zrobione teraz. ja mogę robić te... Kurde, już zapomniałem, tak dawno nie grałem w tego Amonga. Okej, zła informacja. Biały został zabity. Oj, kobieta. Dzięki. No. A kto umarł, ten nie żyje. Więc tak, nie uwierzycie, co widziałem, więc tak. Widziałem Wanabiego koło Favoniusza. Później zszedłem na dół. Pojawiła się chmura. I później widziałem drugiego Wanabiego, który idzie do góry. Nie wiem, który został zabity, ten pierwszy czy ten drugi. To ci pokazuje, że... Ale Favoniusz żyje. Ale był jeden Favoniusz, tak. Favoniusz był jeden. No, byłem jeden, ale... Teraz pytanie. Wiecie, dlaczego ty mnie oskarżasz? Znowu. Więc, nie, więc tak, mogę tym razem powiedzieć, że raczej to nie jest Favoniusz. To jest ta rzadka jest sytuacja. Szczerze powiem, nie wiem kto inny. Dobra, w ogóle gdzie jest ciało w pierwszej kolejności, to byś powiedział? O Jezu, włączę mapę, więc tak. Jak jest reaktor, to tak lewo do reaktora, tak przy wejściu. O, to daleko. Okej, to w takim razie to ciało, ono było w grzybie czy nie? Nie, ono było tak totalnie na środku przed wejściem. Okej, w takim razie to ciało nie może mieć więcej jak jakieś 5 sekund, 10, bo ja dosłownie robiłem te kryształki i z dołu przeciągnąłem do góry i teraz robiłem te górne. To musi być bardzo świeże ciało. W zasadzie. No nie wiem, tam byłeś. 5 do 10 sekund. Ale wyobrażacie sobie sytuację? Przychodzi Wannabi, jest drugi Wannabi, jeden zabija drugiego? No tak. To chyba się nazywa samobójstwo, co? No w sumie tak. Albo nie, jak się nazywał ten zły bliźniak? Dobra. Słuchajcie, może po prostu standardowo. Pozycję. Szyszka? A co ja? No, pozycja. Przepraszam, wyrzuciłem. Skończyłem w meeting roomie. Okej, Judy? Mining pit. Nie widziałem. Gawik? Na tyrolce. Nie miałem prawa wiedzieć. Mnie podejrzewacie ze wszystkich innych osób? Sam się prosisz. Nie. To nazywa się siła perswazji. Okej, dobra. Co oni będą kombinować? Trzeba zobaczyć. Tym można na górę wjechać, dobrze wiedzieć. Okej. Zapomnieliście o tym Gawiku. Pomyślnych łowów. O, najlepsza rola na świecie. Komentator. Crewmate. Nie, Trechol, błagam cię, nie zabijaj mnie. Dobra, chyba mnie pilnuje. Ja nie chcę mnie zabić, miła odmiana. Okej, przelewanko wody. Jak przelejemy wodę, co trzeba jeszcze zrobić? Tam teraz przeleć, tak? Właśnie. O kurde, triple. O kurwa, co jest? No długa runda. Wanabiego znalazłem. Wanabiego po lewej przy wodzie znalazłem. Jak to się nazywa? W kafeterii znalazłem, przy wejściu samym. O matko, tam nikogo odwraca. A tam, dobra. Mogę powiedzieć, że Wlocz zachowywał się jak Wlocz. Pierwsze co zrobił, to poszedł na komsy, tylko te serduszka sprawdzał, czy ludzie żyją. Nie, to nie są komsy, to są strzelanie do meteorów, ja robiłem. A, dobra. To jest strzelanie metodą meteorów. Bo tak długo ci zajmowało. Nie. Witalsy sprawdza się gdzie indziej. Powiedz mi, jak tam na końcach się wchodzi do tamtego pokoiku? Bo mam tam zadanie, a... Fata, nie wiem, gdzie na jest to. Komsach do pokoiku. No tam jest takie pomieszczenie. Czy tam można wejść w ogóle, czy nie? Gdzie dokładnie? Tam u góry, tak? Można, no. Tak. To są a może drzwi były po prostu zamknięte, bo ja teraz do aktora się dobijałam. No. Tak. Aha. Drzwi tu się zamykają, pamiętaj, nie jak drzwi, tylko że ściana grzybów ci wyrasta. No, musisz te grzyby biegać. Coś to sprawy. No mnie zamknęli w kopalni. To się otwierają. A ja chyba ogarnąłem, co to były te fioletowe chmury, to są jak się na grzybka jakiegoś stanie. No tak. No właśnie, i o to się wtedy pytałem. Co to jest za ten grzybek? Aha, bo myślałem, że ty się pytałeś o ten impostorski. Nie, impostorski to ja ogarnąłem, ale też się... No właśnie, o tym małem mi chodziło. Wow. Ogólnie ktoś wie, ile te ciała mają sekund? Gdzie jest ciało? Ile to ma sekund? Cokolwiek? Jedno jest na kafeterii, te Wanabiego z tego. Dobra, Trechol na pewno nie mógł zabić od razu, mówię, bo bardzo dużo czasu ze mną biegał. Wow. W sumie tak naprawdę ze mną poszedł reaktor, ogarnął się tam Szyszka, czy już wstał. Więc kurde, zostaje Favon, Tartis i... przepraszam, jak ksywka była? Priv. Priv się, no, tak, wpisanie na Priv, racja. Ja no. Bym powiedzieć, że Favoniusz nie mógł tego zrobić, bo jak szedłem od dołu, to w ogóle nie widziałem ciał, ale no nie wiem, jak to wygląda. Bo ty Priv dobra, Favon. Co, jakieś pytanie do mnie było? No. Czemu Favoniusz w pierwszej kolejności? Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. Podejrzewam, że Jahol. Ja mogłam zagłosować na niego, znaczy co? Why? Bo Szyszka skoczył na moich oczach na wenta i wyskoczył z niego. Przecież ale ty widziałeś, że ja robiłem WS. Nie skakanie do wenta, prawda? Nie wiem, dla mnie to wyglądało, jakbyś skoczył i wyskoczył. Czy robiłem animację skoku, czy robiłem animację chodzenia? Jest animacja skoku. Odpowiedz sobie na to pytanie. Dla mnie to jak wskoczyłeś, zamknął się ten kwiatek i wyskoczyłeś. A jak wygląda chodzenie? No, jak się chyba ten kwiatek, tak? Bo to do tych kwiatków się wskakuje. Tak, takie fioletowe muchołapki. Ja nie wiedziałem, co to jest, po prostu chodziłem w górę w dół. Po prostu wskoczyłaś i wyskoczyłaś, jak zauważyłeś, że widziałem to i zacząłeś zadłubiać. Nie skoczyłem do tego, czegokolwiek to było. Ale wiecie, że on może być inżynierem i... W sumie też racja. Ale to mógłby już powiedzieć, że jest inżynierem. Ale wtedy nie bronił, nie? No jakby wtedy chyba się od razu mówi, ale jestem inżynierem i ja mogę skakać. O nie! Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Dlaczego... Oj. Aha, musimy teraz wrócić. Dlaczego by skakał, wyskakiwał? To mnie najbardziej zastanawia. Nie, on mówił, że niby chodził na tym, a ja mówię, że widziałem, że jak wskakiwał i chyba mnie zauważył i wyskoczył. O to mówię. Aha, czyli jak się zauważyłem, to wyskoczyłem z tego wenta wtedy. No, o to chodzi. Zacząłeś biec przecież za mną. To ma coraz mniej sensu. Bez kitu. No słuchaj, wskoczył do wenta, wyskoczył, bo zauważył, że ja go widziałem, bo ma większe wizje, więc mnie na spokojnie pewnie stamtąd widział. Bo ja za ściany wysiedłem. Ja robiłem ten... Czekaj, jak to się nazywa? W ogóle to było w tym splash-zonie, ten pokój, co jest nad... Jak splash-zon jest. Ja byłem po lewej i robiłem ten zameczek z piachu. To jest bardzo krótkie w ogóle. I co potem robiłem, po tym jak się zauważyłem? Zacząłeś biec. Tak? Gdzie zacząłem biec? Goniłem cię, czy nie? Za mną. Jest podejrzana. Bo ja cię podpowiem. Nie goniłem cię w ogóle, tylko dalej robiłem to samo, co wcześniej. Skakałeś po węcie? Tak, dokładnie. Skakałem WS do węta. Wow. Zbyt bardzo wierzymy w oczami. Ja sobie nie ufałem. Ja tak mam wrażenie. Wow, serio? Na serio? Wygraliśmy! Ale wiecie co? Dobra, bo ona była. Ale pozwólcie mi jedną rzecz powiedzieć. Nie wskoczyłem do wenta w ogóle. W Wlocz obstarował sobie, że do wenta skakałem. Serio? Nie, serio, ja naprawdę widziałem. Ja robiłem WS po prostu cały czas. Ja pierdolę, muszę potem nagranie sobie zobaczyć. Do wenta nawet. O tak, moja ulubiona rola. Głowów. O Boże. Komentator. Więc co ja tu mam robić? O, jest łódka newka. No nie tak czasami przy ognisku posiedzieć. Ktoś ma zamiar porozmawiać o tym, co w ogóle było pod ogniskiem, czy nie? Tak, mam zamiar się skontaktować ze swoim psychologiem. Co wy tam robiliście? Bo ja zobaczyłem tylko i odszedłem. Wiesz co, to były bardzo dziwne rzeczy. Znaczy ogólnie, no tak, ja z Jaholem całą rundę siedzieliśmy razem, my nie wiem, jakieś upośledzone tańce robiliśmy tak naprawdę. Szyszkacz przez pół rundy widziałem, że ze mną siedział, potem sobie gdzieś z Sławonem poszedł albo nie, chciałem ci pokazać stronę. Jak wygląda skakanie po wentach, ale dalej nie poszedłeś za mną. Ja z Jaholem, nie poszedłem do twojej jamy. Ja z Jacholem całą rundę tak naprawdę, my takie doskoki po prostu robiliśmy w konkretne miejsca, robiliśmy w zasadzie ten sam task, przyszliśmy do ogniska, ja poszedłem robić następny task, wracam, a tam zwłoki. A gdzie były zwłoki? Ja tam chodziłem cały czas z Judy. Gdzie zwłoki? No, zwłoki? Zwłoki. A ciepłe? Ej, Tartis się znaje, że nie próbowaliście nigdy. Sałatka by była OP. Nie, no to na pewno są świeżutkie, dlatego że my przyjdziemy z Jacholem, ich tam nie było, odszedłem dosłownie na 5 sekund, wróciłem i już tam były, więc to są naprawdę świeżutkie. Patrzcie, jestem czysta. Jakby co, Judy tam była? Gdzie? Przy ognisku. Ale to była o wiele wcześniej? Na początek gdzieś. No, bo ja tam robiłam piankę i mi się spaliła w ogóle. Bo później ze mną poszła na... O, a mi się udała idealnie ta pianka. No, w kształcie crewmate'a. Ta pianka jest w kształcie Amosa, czyli można powiedzieć, tak, że paliłaś ludzi. Po prostu Crispy była, tak? Lubię. Ludzi paliła marzanne. Ja lubię węgiel. Ale mogłeś zjeść ten węgiel. No nie? Węgiel jest zdrowy na trawienie. Na trawienie, dokładnie. Właśnie, bo czarny umarł jako... Dobra, bo voting się kończy. Głosujemy czy skipujemy? No, skipujemy chyba. Na kogo chcesz głosować może? Na skipa. Na skipa chcę głosować. Wywalamy skipa, nie? No wy. Czemu zawsze? Pytam się, czy skipujemy, czy na kogoś głosujemy, czy ktoś ma dowody. No to kurwa. Ej, gorzej, jak będziemy tak na niego głosować na beki i go wywalimy, nie? Proszę. Wywalmy Piotr. Just do it. Nie. Nie. Wiedziałem, że on jest sus. O, ciekawe, dzień dobry. No witam. Też coś znalazłam, ale mów pierwszy. No, znalazłem ciało tam na górze, przy Tyrolce. Przy Tyrolce? Czekaj, którego ty zgłosiłeś, bo ja... To jest nie kafeteria, tylko to na K, tam przy drabinie, o dokładnie. Komunikacja? Przy komunikacji, tak. Komunikacja i przy drabince znalazłem, z prawej strony. A, bo ja znalazłam drugie ciało i najlepsze jest to, że dwóch impostorów właśnie widziałam, tylko no niestety jednego nie jestem w stanie zapamiętać, ale drugi pamiętam był żółty, a do tego najbardziej pasuje Tartis. Żółty? Był jak Chińczyk, tak? Nie, ej, najbliższy do tego jest Gawik, o czym ty mówisz. Nie chodzi o to, bo Gawik ma te czarne te przebranko, a chodzi o to, że mi wygnęło coś w kolorze takim żółto-pomarańczowym. Kto mnie zabił? Żółto-pomarańczowym. Ja myślę, że to jest żółty karz. powiem tak. Nie, nie chodzi o to, bo Szyszka ma pojedynczy żółty element, a to mi więcej tego koloru się rzuciło. Pomarańczowy jest blisko żółtego, więc to mi pasuje, ale drugiej osoby nie jestem w stanie zidentyfikować, ponieważ była na drodze i po prostu tak szybko mi mrznęła. A czekaj, gdzie było oba ciała? To w takim razie oba ciała musiały być na komsach i dwóch impostorów właśnie uciekło mi. Gawik, a gdzie ty jesteś? Zresztą co ty mówisz? Zgłosiłem cię o komunikacji. Okej, dobra. Powiem tak, chciałbym częściowo oczyścić na pewno Judy, dlatego że my siedzieliśmy praktycznie przez dłuższą chwilę razem w laboratorium. I tam dosyć długo siedzieliśmy w sumie. I najlepsze jest to... Chcesz zobaczyć jajko, a w sumie nie jestem w stanie wam już pokazać, nieważne. Co? Jajko. Co? Posłuchajcie, czasem jest tas, gdzie odkrywacie liście, nie? I dostajecie jajko, a potem idziecie je... Tracimy czas i ja bym wyrzucił Szyszkę. Teraz jeszcze ja dostałem po dupie. Okay. Dzięki wielkie. Pamiętajcie, że oskarżam Tartisa. Niestety drugiej osoby nie znam. Ale jest jakiś ślipas. Nie wyrzucę Tartisa, bo go lubię. To tak działa. A, to trzeba na błysk, dobra. A, dobra, ruszać, dobra. A nie klikać, spoko. Ona miała rację! Ale nie, po prostu to było jakieś kamienie na górze. To będzie wszystko w tym odcinku, widzimy się w kolejnych. Do następnego, hejo!